Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj z góry uprzedzam, nie będzie gotowania jajecznicy, ani żadnego innego gotowania, przynajmniej tutaj w mieszkaniu. Jest ładna pogoda, więc idziemy przy sobocie na zewnątrz pokręcić się po mieście. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, miałem takie spotkanie pół biznesowe, pół towarzyskie. Tempel Café. To jest sieciówka z Siemrep. Tutaj zobaczcie, coś się buduje, Nowotel. Oczywiście chińska firma, znaczy nie jest to oczywiste, ale akurat tak to tutaj jest. Przejdę się trochę dookoła, pokażę wam okolice. Będziemy jechać dalej. Jeżdżą street foody, inne street foody stoją. Tutaj akurat nie ma takiego jakiegoś większego zagęszczenia tego. Chociaż tu kolejne, jakby się spojrzeć na boki, to tego jest. Deszcz zaczyna padać, kropić to jest problem. Więc może się cofnę i będę zawijał. Słuchajcie, wieje wiatr, zbiera się na burzę. Dobrą opcją może by było pojechać do Krzycha, jak już jestem mobilny na mieście. Zawsze dam mu zarobić i będę u Krzycha. Chyba jedziemy. Cofam się, biorę skuter i jedziemy dalej. Słuchajcie, wydarły mi się moje koszulki z moim logo. Jeszcze coś tam dla kogoś robię. Tak więc jestem tutaj w sklepie, w pracowni, która tam mają maszyny i wyszywarki, i można też zrobić tak zwane sublimacje tego typu. To jest baza. No i dobra, muszę mu wysłać logo i no tak jak poprzednim razem robiłem, tak więc wszystko będzie w porządku. Słuchajcie, dojechałem do Krzysztofa. Ma tutaj klientów, Polaków, rodaków, ale się nie nagrywają. Ale taki stół i takie burgery mają. Już jeden zjedzony, drugi niezjedzony, nie? Zaraz po Chińczyka jeszcze zadzwonię, że jestem. Sina była po zakupy moją Yamahą. U, przywiózł bałdzy. Dostawa do sklepu przyjechała. Zobaczcie, jakie mają tutaj te Misha Erin. Przyszli klienci zagraniczni, Amerykanie. Sina robi pizzę. You know how to make pizza? Pepperoni bacon. Churuk, pepperoni. And this is the all or you will cut? No, all. All. The, is the big one? Big. Mm-hmm. Na grubym cieście. Krzysztof się ze mnie naśmiewa, że jestem częstym gościem, nie się dla klientów, tam już nie będziemy nagrywać, ale dla klientów. Dla klientów oczywiście, ale mówiłem, Mówiłeś. Wyjedziesz i będziesz tęsknił, bo jest za czym. Wracamy na kuchnię, Sina robi pizzę, to nie dla nas. Not too much cheese. Cheese not too much, because cheese is very expensive. Before Adam say too much cheese. I will try. No blah blah, little bit cheese. Too much cheese, no it cheese, money. Oh good. Expensive. Double shared, I should like a YouTuber subscription. Dobra, nie przeszkadzamy Sinie, niech robi. Sina, after you make pizza, yeah. I have some, oh good pizza. Sina, make? Yeah. Sina, I have question for you. Could you buy for me, Hiro? Okay. Yeah. After you make pizza, yeah. No problem. Thank you. Welcome. Słuchajcie, trochę klientów przyszło, to Krzychu zawsze sobie tak na bok idzie zapalić, żeby nie dymić jako właściciel. No bo dzieci. Klienci. No tak, ale klienci sobie dymią, to jest klienci, a co innego właściciel, to respekt pokazuje. Poprosiłem Sinę właśnie a propos fajek, żeby mi, jak zrobię pizzę, jak będzie miała wolno, żeby mi kupiła Hirosy. No. Później jeszcze coś dogramy, nie Krzychu? No to gramy oczywiście. Krzychu, zróbeczko. Ja tylko woda. Woda z sodą. Nie no, żartuję. Wino. Wino to jest napikawe, nie? Resveratro, tak zwane, no. To jest zdrowe. Zdrowie. My też tutaj... Dziękuję za wizytę na starych śmieciach. Proszę, my tutaj piwka nie pijemy, wódki nie pijemy, nie. Bo to napój klasy robotniczej. Ale winko... Czasami. Hello. Mamy Rothschilda, rocznik. 2022. 68 bym powiedział, jak już tak.
Szuchu, robię wjazd na sektor. Dlaczego ty wałkiem kręciłeś pizzę? Możesz mi to wytłumaczyć? Dlatego, że prawdziwi Włosi kręcą wałkiem. A ja się uczyłem prawdziwego Włocha i też kręcę wałkiem. Dobrze, a czy na ujebanej blasze... Ale jakiej? Patrz. Trzeba dmuchnąć i jest okej. A, widzisz. To ja zauważyłem, bo byś tego nie zauważył. Nie zauważyłem. Ja zawsze dmucham. Skina, czy dmuchasz zawsze na... na blachę? Tam dzieciaki tego. Dobra, słuchajcie. O, mogę skosztować jednego pepperoni? Nie. Pepperoni, early pepperoni. Krzysztof, daj mi. Dla filmu, bo ja muszę, bo widzowie moi lubią, jak ja jem. Big mania, dam. Big. Widzowie, dajcie mi lajka, dzwoneczko, subskrypcję i komentarz. Dobra. Pepperoni. Tak, chcesz. Pepperoni z salami. Czym się różni? Czyli powiedz mi, czym się różni pepperoni od salami? No, pepperoni jest z papryką przede wszystkim, nie? No dobra. A salami jest. Dobra, dalej, ale dalej, jakbyśmy poszli dalej. Czym to się różni, czy już to jest później już to samo? Mniej więcej. Mniej więcej to samo, no. No może tym, no. No nie, może leżakowaniem trochę dłuższym, ale to zależy od pepperoni, zależy od... Salami. Czyli możemy powiedzieć, że pepperoni to jest takie salami, tylko że z większą ilością... No pepperoni z samej nazwy, no z papryką, no. Aha, jak pepper. Pepperoni, proszę Państwa, włoska Italia. Lamborghini. Wino? I z fajką wszedłeś znowu. Ale to tylko tu na wychodek. No, ale tu można, dotąd można. Nie można, z naszych był tylko odpad, że nie można. Aha. No ale ty nagrywasz tylko te wina i wina. Zobacz, nagraj jakie pomidory dzisiaj ładne dostałem na rynku, nie? No to idę. Krzychu dostał takie ładne pomidory dzisiaj na rynku. Właśnie pokazuję. Cebulę czerwoną też. Ciekawe, czy wyniknie awantura na kuchni, bo słyszę, że jest jakieś sprzężenie. Wszystko zostało nagrane i będzie upublicznione. Sina powiedziała, że wywołała bunt. Ty powiedziałeś salt and ketchup, a ona powiedziała ketchup and salt. Bunt wywołuje, niech sobie wywołuje, no, ale co mnie to chodzi, bunty? Bunty ja tu w związku zawodowym nie mam już. Żadnych. Solidarność, precz z komuną. Sina, co tu się dzieje? Sina przykuwała bańki. Pepperoni. Oni mają taki widelec do przykuwania baniek, tych takie jak się powierzchne bańki robią. O, ciasto też mają. Jabłecznik czy coś takiego? Trzeba zapytać. Na kowiec. I ogóreczki. Trzeba będzie tu częściej przyjeżdżać. Sałatka rybna. I takie ogóreczki. Zajrzymy do lodówki. Można zacząć pierdzielić. Taką kiełbę znalazłem, sobie wezmę trochę. Krzysiek nie będzie widział. Nie mówcie mu, on filmów nie ogląda. O. Podbieram, to sobie wziąłem. Żeby nie widział, że przeżuwam, to wezmę sobie cebulę i pomidorka. To będzie myślał, że pomidora wziąłem i tego, nie będzie widział, że tą kiełbasę. Nikt mu nie piszcie w komentarzach czasem. Tam są ludzie, co się nagrywają. Krzysiek? O, zaraz. Muszę pokryć wszystkie koszta. Pomidorka sobie wziąłem. Wszystkie koszta muszę pokrywać ja. Dobry pomidor. Nie piszcie mu w komentarzach. O! O, Krzysiu, widzę, chlejesz. Tak, klienci kleją, zobacz. Jeden i pół ode mnie. Zawsze z pola pizza. Nie jak w Polonii. W Polonii to bym jeszcze odpił.
Nie mogę tam skierować kamery, bo siedzą klienci. Powiem wam, że ta kiełbasa dobra była, nie najgorsza. Idę na kuchnię zobaczyć, tam Sina kombinuje, bo to wiesz, kontrola. Widzowie chcą widzieć, jak Sina robi pizzę. Bo jak będą kiedyś zamawiać... O, spalona! Czy nie? Good! Ja to lubię. Od środka, widzicie? Sina to już taki pełnoprawny pracownik, kurde. Ciężko tego wyszkolić. A, Krzychu! Chciałem się Cię zapytać. Krzychu zajęty. Bo to ciasto, nie? No, może napiszcie mi w komentarzach, czy to jest jabłecznik, czy strucel. Co to jest? Makowiec? Nie. Orfeusz. Już nie jest, już niech widzowie mi sami odpowiedzą. Słuchajcie, zamówiliśmy pizzę. To się nic nie dzieje. Sina nawet ciasta nie rozpracowała. Sina, where is our pizza? What happened to you? Why so long? O, grzybki się dopiero robią. Pokaż do góry. Płomień. O. No dobrze. Dziękujemy za ten show, ale to nie było show. Nasi widzowie są niezadowoleni z tego show. Godzinę później. O, dobra, może 5 minut później. Tu się dużo nie zmieniło. O. Give me. O, to jest sobie. Próbuję to zapalić. Nic się nie pali. Nie zapala się to tu. Wody trzeba dolać. Jak się wody doleje, to się zapali. Pokażę wam to. No, Sina, I will show you. Give me a little bit water. A little bit. No. Don't worry. Dużo wam pokazuję. Ktoś mi kiedyś powiedział, o machaj, dodaj wody, to się zapali. Tak jest, bo woda paruje i paruje tłuszcz wtedy. I jak paruje tłuszcz, to ci się zapala ten tłuszcz. You see? Hot water is okay. Nie, nie, co jest za problem? What's the problem? No. Słyszeliśmy, że jest problem. Proszę opuścić kuchnię, dziękuję. Dobrze, opuszczę, ale nie za nic. Wezmę sobie żdyla sera. Same straty. Dajcie lajka. Subskrypcja, dobry ser mają u Krzysztofa. Czuruptu. Czuruptu. Not too much. Chodzi. To nie nasza? No. Is that my? No. Where is my pizza? My pizza oven. Yeah. Żądam pizzy. Zapłaciłem. Już. Krzychu, jakieś ostatnie słowo? No, pozdrawiam wszystkich. Widzów raportu? Widzów raportu z akcji teraz, tak? Tak. No i co? No i dzień się kończył powolutku. Znaczy nie, przepraszam bardzo, jest 8.30. Dzień się kończy, ale dzień nie pracy. A dzień pracy się nie kończy, ale dzień się kończy. No i co? No i zapraszam do Kambodży.
też myślę, że Cię odwiedzamy, staramy się tutaj... Tak, tak. Dużo Polaków, coraz więcej przyjeżdża, takich, którzy przez Twój kanał wiedzą o nas, że tak powiem. O, dziękuję. Bo już o mnie też muszę powiedzieć, nie? Wiedzą o mnie też. Tak. No, o Tobie, ale o mnie też. No fajnie. Także coraz więcej, no, co drugi dzień ktoś przyjeżdża i bardzo miło. Zapraszamy. Dziękujemy. Słuchajcie, i przyszedł burger do jednego z naszych braci Polaków. Taki burger wygląda. Dobra, i wchodzi nasza. Nasza to jest taka wywalona. Tabasco, please, and spicy sauce and ketchup. Dobra, mamy to. Mamy to, bierzemy po kawałku. Krzychu, zjesz jeden? Krzychu, mógłbym tego, Gansberga jeszcze? Już daj. Słuchajcie, i tutaj mamy jeszcze, wchodzimy z taką pizzą. Tam z tyłu też i klienci siedzą, wszystkie stoliki pozajmowane. My tu siedzimy z kolegą z Polski, który gdzieś się przewinął, ale generalnie się nie nagrywa, więc zostawmy, że się nie nagrywa, ale też się nie ukrywa, czyli gdzieś się przewinął, jak mówię. Mamy napój klasy robotniczej, Krzychu, Sina, oczywiście Adam, wino, arystokracja. Pizza okej? Na cienkim? Na cienkim, dziękujemy. Słuchajcie, pizza u Krzycha to ma sens. Będziecie w Kambodży, zamówcie, a jak nie, to jest i Sina i inni goście, wszystkie stoliki zajęte. Z mojej strony to było na tyle w dzisiejszym odcinku, takim od Krzycha bardzo mocno. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!